Cześć, witajcie w dzisiejszym odcineczku szuflady Keter Rock. Dziś pokażę Wam kilka fajnych rozwiązań, a będzie ich aż 5, jakie możemy, szczerze mówiąc, użytkować podczas tych szuflad. Będą to rozwiązania systemowe, czyli takie, jakie daje nam producent, ale będą również rozwiązania pomysłowe, czyli tak zwane modyfikacje, które, tak szczerze mówiąc, może stworzyć każdy z nas, wystarczy tylko chcieć. Pierwszym zasadniczym, podstawowym elementem w szufladach, jaki oczekiwaliśmy podczas użytkowania, to transport mobilny. Keter dał taką możliwość, stworzył takie fajne rozwiązanie, dzięki temu możemy naszą, każdą szufladę, każdą podkreślam, zrobić mobilną za pomocą wózka dedykowanego, który po prostu Keter ma w swoim asortymencie. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów mamy tak zwanego karta z szufladą, czyli skrzynię jezdną. I tak szczerze mówiąc, my podejmujemy decyzję, czy chcemy dwójkę, trójkę, czwórkę, czy jedynkę nawet, jeżeli wystarczy chcieć. Na samym dole nie musimy kombinować z największą skrzynią, potem wszystko ściągać, by zajrzeć do środka. To jest rozwiązanie numer jeden i moim zdaniem jest to podstawa systemów mobilnych. Moim zdaniem każdy producent powinien takie rozwiązanie mieć, a na dzień dzisiejszy, jakby nie patrzeć, Keter jest górą, ponieważ taką właśnie inicjatywę ma. Kolejna inicjatywa numer 2 to jest Go Fix Go, Fix Go, Fix Go. Czyli taki temat, który możemy mocować sobie na ścianach, co nie? W zestawie producent nam daje rozwiązanie ścienne, gdzie możemy zagospodarować właśnie w taki sposób, czyli nieregularny. Możemy zrobić tak, że będziemy mieli pod ręką każdą szufladę i w razie możliwości możemy śmiało ściągnąć i wyjechać w teren. Oczywiście takie rozwiązanie mamy również w pozostałych skrzyniach Ketera z serii ROG. Już niedługo Wam to bardziej pokażę, ale skupimy się dzisiaj na szufladach. Na początku nie było mocowań ściennych Fix Go, jeżeli chodzi o szuflady, lecz producent zobaczył, że to po prostu musi być. I dlatego teraz już na keter.pl normalnie w sprzedaży mamy uchwyty ścienne do właśnie szuflad. Więc w tym momencie
my konfigurujemy tak chcemy, jak chcemy, przepraszam, możemy sobie stworzyć takie rozwiązanie, że na przykład robimy przestrzeń między szufladą i dzięki temu mamy tak zwaną półkę. Bo jak dobrze wiemy, szuflady nie mają pokrywy, więc tutaj możemy na przykład mocować podręczne elementy, jak organizery, kosze, skrzynki średnie itd., itd. Więc kolejny temat, my wybieramy co chcemy, jak chcemy, bez żadnego problemu. Nie chcemy mieć luzu, nie robimy luzu. Choć wiadomo, jakby nie patrzeć, zawsze ten luz musi być, jeżeli chcemy tą naszą szufladę wyciągać. To też trzeba wziąć pod uwagę, że tam trzeba mieć około 15 cm, 10-15 cm szpary między jedną szufladą a drugą, by po prostu tą szufladę chcieć ściągać. Ale moim zdaniem takie rozwiązanie jest o wiele praktyczniejsze, ponieważ dzięki temu możemy sobie skonfigurować, zobaczcie, mam organizery, dużą skrzynkę, po drugiej stronie mam zrobione tak, że mam skrzynkę i mieści mi się na przykład kosz, więc to jest naprawdę fajna konfiguracja, dzięki temu nie zajmuje nam dużo miejsca taki temat, a możemy dokładać sobie i dzielić na przykład narzędzia. Tu jest fajna opcja, bo możemy sobie podzielić, przypuśćmy, pod różne branże, co nie? I mamy szufladę i organizery, szufladę i na przykład skrzynkę podręczną, co nie? Lub szufladę i kosz. Bardzo fajne rozwiązanie. Teraz były dwa. Trójeczka. Trójeczka, temat też bardzo fajny, zobaczcie, mamy po drugiej stronie. Lecz tutaj są tak zwane szuflady, jak ja to mówię, złożone na po prostu kupę. Czyli jedna na drugą, one są ładnie spięte i one sobie stoją. Jest to rozwiązanie bardziej oszczędne, jeżeli chodzi o miejsce, jeżeli chodzi o warsztat. Jeżeli nie potrzebujemy takiej opcji, to możemy wybrać taką opcję. Dzięki temu, jak widzicie, mam więcej szuflad i mniej zajmują miejsca niż na przykład tutaj. Ale ja mam dlatego tak, ponieważ to są szuflady tak zwane wyjazdowe. Dzięki temu ten cały słupek, jak trzeba jechać na robotę, to on po prostu znika. Minusy są tego rozwiązania tutaj, choć niekoniecznie, słuchajcie, że jak zepniemy ten słupek, to on będzie oczywiście latał, no bo nie będzie przytwierdzony do ściany. Lecz ja sobie taki patencik wymyśliłem, niedrogi, za pomocą gum, które możemy kupić w każdym sklepie, tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o branżę ogólnobudowlaną, voilà, za parę groszy i do tego jeszcze takie fajne uchwyciki wykorzystujemy do tych gum, też za parę groszy, zaraz wam pokażę, takie oczka wkręcane, zobaczcie. Dzięki połączeniu tym tematom możemy sobie zrobić tak zwane takie, widzicie, mocowania na amortyzacji i śmiało montować, zapinać na każdym poziomie naszej skrzyni taką gumę. Tutaj jest to ładnie napięte i już nasza wieża po prostu nie ucieknie. Możemy to robić w różnych poziomach, w różnych odległościach, bez żadnego problemu. A co najfajniejsze, w niczym to nie przeszkadza, zobaczcie, możemy zaglądać do każdej szuflady bez żadnego problemu. Jak widzicie, nawet po wysunięciu kilku szuflad, nic tutaj po prostu nie ucieka. Więc moim zdaniem fajne rozwiązanie, jeżeli twierdzicie, że jest też tak, dajcie znać w komentarzu. Czwóreczka, jeżeli chodzi o must have, jeżeli chodzi o warsztat i tereny równe, czyli platforma. Platforma jedna z szufladami, to jest must have, moim zdaniem, dla każdego użytkownika, nie tylko w warsztacie, ale również i na robotach. Platforma, szuflady, blat roboczy, bez żadnego problemu możemy tutaj sobie z szuflad wyciągać jakieś akcesoria, robić, mieć wszystko pod ręką, co nie? Tutaj temat jest taki, że producent na razie takiej platformy nie posiada, ale tak jak mówiłem, jest opcja tego wykonania w niewielkich pieniądzach, czy to za pomocą skrzyni,
czy za pomocą druku 3D, kółeczek i tak dalej, kawałek odpadu, jeżeli chodzi o płytę, sklejkę i tym podobne. I moim zdaniem to jest naprawdę mega, mega rozwiązanie i tak jak mówiłem, must have. Ale nie martwcie się, producent na pewno o nas nie zapomniał i na pewno w przyszłości ten temat się pojawi. Voilà. I temat piąty, który jest takim standardem w każdym warsztacie, czyli po prostu sobie szuflada stoi na blacie roboczym, mamy jakieś tam podręczne pierdółki, grajdółki i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu pod ręką. Mamy, wysuwamy, bierzemy, chowamy, zamykamy. I tak wygląda na dzień dzisiejszy moja szczęśliwa piątka, jeżeli chodzi o zastosowanie szuflad Keter Rock. Dajcie znać w komentarzach, jak wy używacie, co o tym sądzicie. A ja w najbliższych odcinkach pokażę wam jeszcze coś fajniejszego, czyli cały asortyment Keter Rock właśnie w tym warsztacie. Tam i tam. Więc naprawdę będzie grubo. Zobaczycie wszystkie opcje wieszania skrzyń, fix go, jak ja to używam, jak mam to zagospodarowane. I jeszcze będzie jeden fajny, ciekawy odcineczek. Czyli co tam jest w środku, mój kotku. Czyli zagospodarowanie szuflad, skrzyń i forever wszystko, co mam tutaj w tym właśnie warsztacie, więc nie uciekajcie. Będzie grubo, naprawdę będzie grubo. I co? Tyle w tym macie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!